Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Star Wars Knights of the Old Republic. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem zostaliśmy schwytani przez kogoś tam Karata. Wybaczcie, muszę zaraz spojrzeć na notatki. Jakiegoś tam gościa, który był wcześniej, no powiedzmy, mistrzem poniekąd naszego kolegi Karfa, natomiast... W ogóle, do czego nas tam ta winda prowadzi? Bo mnie zastanawia, co jest bardziej tutaj, na tym poziomie. Zobaczmy, spróbujmy na nim użyć pola zastoju na tym strażniku Sithów i go zaatakować. Bo zastanawia mnie tak, czy mogę się tutaj cofnąć, bo zauważyłem, że jest jakaś możliwość. I okazuje się, że jak najbardziej. I proszę bardzo, co najlepsze, możemy tutaj całkiem sporo rzeczy ciekawych zrobić. Mianowicie możemy na przykład znaleźć jakiegoś Sitha tutaj za nami. O, proszę bardzo, klucz do sterburtowego aresztu. Ha! No patrzcie. O, tutaj kolejny gość. Dwóch. To najciekawsze. Raczej, tak jak mówię, Juani raczej sobie poradzi. Ona nie ma większych problemów z takimi ludźmi. Bo to są jakby poniekąd nadal ludzie. Po prostu w zbroi. Tak jak widzicie, mówię. Luzik i jeszcze raz luzik. To jest easy dla Juani. Cieszę się, że ją wybrałem, a nie Mission, szczerze mówiąc. Bo Mission pewnie miałaby blaster, a nią za bardzo skrać bym się nie chciał. Terminal więzienny. Mamy cztery próbniki, nie chcę tego robić. Nie ryzykuję. Póki nie muszę, to ja nie ryzykuję tych głupich próbników. Tym bardziej, że no, mam cały czas ból tylko o to, że nie wszędzie mogę z tych próbników skorzystać. O, co to jest? Elitarny żołnierz Sithów, okej. Okay. No to co? Moi drodzy, to wiecie, co to znaczy, jak to jest elitarny żołnierz Sithów, tak? Bum. Bum. Naprawdę mógł na nim użyć pola zastoju, jeszcze mógł robić więcej krzywdy, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. To jest i tak gość, który z nami przegra zaraz. Dwa, trzy ataki i już jest po nim. My tylko się kręcimy i niego bijemy, jak widzicie. Większymi silnymi atakami. No, jeszcze jeden, dziękuję po nim. O, jednak nas walnął. Gratulacje dla niego, na dwie tury albo trzy pewnie nas ogłuszył. No i tak jak mówiłem, już po wszystkim. My się możemy spokojnie teraz w międzyczasie wyleczyć jeszcze też, bo Juani, pomimo że nie ma jakiegoś ultra uzdrowienia, to i tak to uzdrowienie jest całkiem nie najgorsze, wbrew pozorom. Więc w tę stronę mamy wszystko ogarnięte, znaczy tam są jeszcze Sithowie, ale na razie się tam nie wybieram. Tu jest jeszcze jedno miejsce, w które nie poszliśmy, czyli to rozwidlenie. Tam są drzwi do celi, jedne, drugie. To są kolejne rzeczy. To jest kontrabanda w ogóle. Ja bym chciał się z tą kontrabandą zabawić w sposób siłowy bardziej. Tym bardziej, że nam się nie spieszy na razie. Znaczy teoretycznie powinno, ale wiecie, jak jest w praktyce, tak? I jak zwykle. Zobaczmy. Okej. Okay. Fajna kontrabanda. Muszę wam przyznać, że to są fajne rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy. Może tutaj zdobyć trochę ekwipunku z tego, co widzę. Oj, niedobrze. Z taką ilością co tutaj już się bić nie chcę. Jak na przykład by mi wyszli tutaj, to bym się cieszył akurat. Mogę teoretycznie tam rzucić jakiś... A nie, ja mam tylko grand jonowy, tak? Tak, na to by wychodziło. Dobra, spróbujmy użyć pola zastoju. Dobra. A, zobaczcie, to pole rzeczywiście zadziałało na większość tych Sithów. Gdzie ono działa obszarowo. Okej, to jest zajebiste. O nie, i wiecie co jest najgorsze? Teraz zauważyłem, że u was jest cały czas ekran zblurowany. Świetnie, ta gra się kocha zacinać, tak? Jakby... No, ja na to nic nie poradzę, co jest najgorsze, nie? To jest naprawdę coś, na co ja nic nie poradzę. Dobra, widzę, że żołnierzy Sithów raczej bierzemy na dwa hity max. Więc nie będzie większych problemów raczej z zabiciem ich. Nawet teraz. Proszę bardzo, i jeszcze jeden strzał już po nim jest. O, jednak nie, spróbowałem, brawo dla mnie. Już raczej dla Juani. No boli mnie to, że gra się potrafi zacząć. I tak totalnie z tyłka, nie? Ja czasem wiecie, walczę i nagle się spostrzegę, że o kurczę, zacięła się wam jakieś 5 minut temu, tak czy coś. Na szczęście no tym razem się zacięła chyba dosłownie chwilę wcześniej, więc nie płaczę, ale no nie lubię takich akcji, tak? Bo ani dla mnie to nie jest przyjemne, ani dla was, bo wyglądacie jak gadam, pieprze głupoty, 3x3. A wy nie widzicie, co się dzieje na ekranie, a ja nie wiem nawet, że coś mi ścięło, tak? Nie spojrzy się na podgląd przez przypadek. Więc naprawdę ja musiałbym grać na podglądzie. Żeby rzeczywiście to miało ręce i nogi, ale no nie będę tego robił, bo to jest głupie. Dobra, zobaczmy te szafki jeszcze tutaj, bo widzę, że są chyba wszystkie trzy szafki do otwarcia. Każda ma osobne rzeczy. Widzę, że dużo próbników, więc spoko. Zdadzą się. Jakieś części, pierdoły.
No, to, co akurat mnie interesuje, tak? Kappa. Dobrze, i co my tu mamy? Mamy drzwi do celi. Próbuję wyważyć, co? Powinien dać radę. W sumie. To mi chwilę zajmie, niestety, zanim je wyważę rzeczywiście. I kim są ci panowie? Czy nas będą atakować? Tak, co najgorsze, tak. To nie ma sensu. Dlaczego oni nas atakują po tym, jak uratowaliśmy? Wytyfy, panowie. Tak pytam serio, wytyfy. O co im w ogóle chodzi? Dlaczego oni nas atakują, pomimo że ich uwolniliśmy? Tak bardzo nie ma sensu. Jakby no... To jest po prostu głupie, tak? To jest po prostu idiotyczne dla mnie. Oni nas atakują, pomimo że im otworzyliśmy te drzwi. No ale... Ich sprawa, tak? To ja się to będę. No u nich wcale nic też nie ma sensownego, więc mech. Ta cela wygląda na pustą. Więc wyważmy ją. Tam w ogóle nic nie ma. Ej, wyważę ją sobie dla zabawy bardziej. W sumie niż dla jakichś przedmiotów czy czegoś. No i poszło. Okej, no tam tak jak mówię, nic nie będzie do znalezienia. Tu jest kolejna cela do otwarcia, w której też nic nie będzie. I z nami będzie jeszcze jeden z tych śmiesznych gości. Nie będę mogli się nazywać teraz ich rasy. Proszę bardzo, 24 raz dodaliśmy tutaj. No i jeszcze raz ta cela. Labora na winki smak toma. Kujami juzku chitanai. Czas kronki to patslimo. Chi ita kanki chana kilikon. Kimba muli rad wanej. Okej, co rozumiem przez rzadkie przedmioty? Nikawa dubaka! Patisa, patisa! Kon muli slimo po i wanga kun bliski. Jesteś przemytnikiem. Ichuta! Jun patisa! Kimba nikchalo. Dobra, zobacz co da się zrobić. Ciwa aita kanki jiok hawa yun patisa ciwa. Okej, rozwalam te po prostu drzwi. Zwyczajnie. Powinienem móc. Jak pozostałe mogłem ważyć, to i te mogę. To jest absolutny luz. Chyba mogłem je też otworzyć przy pomocy tego terminala, ale tak jak mówiłem, ja w tym terminalu się nie chcę bawić za bardzo. Cino molirani bubo tonkin ba no kun ton hit wama ag i inko tune. Fajnie. Spoko, dzięki panie kolego. To jest fajna rzecz. Myślę, że to było dosyć opłacalne, jeśli o to chodzi. Patrzę, kurczę, tylko się jeszcze grani zbugowała przypadkiem. Bo, no to ja mówię, muszę na to uważać bardzo. Natomiast jeszcze tutaj było, jak dobrze pamiętam, dwójka sitów bodajże. U góry chyba. Wyleczmy się przy okazji. Mamy taką możliwość. Jest rzeczywiście technik i nawet trójka sitów tu jest, proszę bardzo. Oraz stoju. I dziękuję po panach, jest kolegach naszych już. Jeden leży. Drugi leży. Trzeci leży. Piękne. Naprawdę. To co ja tu robię, to jest złoto. Robot do rozbiórki, to mnie raczej nie obchodzi aż tak. Modyfikacje robotów, to są bardziej rzeczy, jakbym chciał przyjechać tutaj, przyjść tutaj w sumie T3M4 czy T4M3, nie pamiętam jak się nazywa ten nasz robot. Mamy tutaj lekarstwa. Dobrze, to nie są lekarstwa. Przepraszam, okej, okay, ale to było słabe. Ale to był słaby żart. O, ja przepraszam, naprawdę. Zbytek pacjentów, no nie dziwię się, że pusto, skoro nie ma żadnych pacjentów. To był bardzo słaby żart, ja przepraszam, naprawdę. Bije się w pierś, to był okropny, głupi żart. Głupia gra słowna. Beznadziejna absolutnie, nie żeby moje jakiekolwiek inne gry słowne były lepsze. Mamy areszt. Terminal więzienny. O, proszę bardzo, czy to jest terminal, do którego chcieliśmy dojść? Chyba tak. Tak czy inaczej, co tam jest w ogóle? Winda jeszcze. To jest po prostu winda, okej. Okay. Dobra, zobaczmy tutaj, drzwi do celi. Te są zamknięte. Te są zamknięte i co, też będą zamknięte, tak? Nie, to są standardowe drzwi akurat. Okej, okay, skład sprzętu. O, proszę bardzo. A, zamknięte. Dobrze. To co, użyjmy terminalu. Otwórz scenariusz i skład sprzętu. Well done, Juhani. In freeing us from the cell, you have proven yourself truly worthy of the title of Jedi. Now, if I remember the layout of the ship,
Our equipment should be in a storage chamber just through the north doors. After we grab our stuff, we need to get to the main bridge controls. The bridge is the only place that we can open the docking gate to the hangar where they've got the Ebon Hawk. We have to open those gates before we can fly out of here. We better get moving. I can feel the darkness of Malak's presence approaching, and I don't want to be here when he arrives. None of us is a match for the Sith Lord. Okay, potrzebujemy planu. Surprise and secrecy will serve us best. A small group might have a better chance of sneaking onto the bridge undetected while the others make their way down to the Ebon Hawk. Count me in, then. I've got a score to settle with the Admiral before we get off this ship, and I have a feeling I'm gonna find him on the Leviathan's bridge. Uważaj, Karf, tu chodzi o coś więcej niż tylko o prywatną zemstę. That's true, Karf. You can come, but don't let your hatred of Saul Carath jeopardize our true mission, getting the Ebon Hawk safely off the Leviathan. You better come with me and Karth. The others can find their way on their own, but we might run into trouble. We'll need you and your powerful force abilities to deal with it. The three of us will get our equipment and make our way to the bridge. The rest of you head down to the docking hangar where they've got the Ebon Hawk. You'll have to find a way to deal with the guards. Don't you worry about that. I know how to deal with the guards. They won't know what hit them. Dobrze, idźcie do magazynu, weźcie co wam potrzeba i w drogę. We'll meet you there as soon as we get those docking bay doors open. Just make sure the Hawk is ready to fly when we get there. And may the Force be with you. Musimy jeszcze wziąć nasz sprzęt, chodźmy. Ja i ta Bastila leżąca w samej bieliźnie, Jezus Maria. Troszkę rozwalająco, muszę przyznać. Pytanie, czy oni się ubiorą w to, co mieli na sobie? Mam nadzieję, bo nie chcę im tego zakładać na nowo. Wszyscy się ubrali? Tylko kuźwa nie lypek, nie? A zobaczmy, co ja to mogę wziąć w ogóle stąd. Bandolier. Skrzynia. Bierzmy wszystko, co jest w sumie. Bierzmy wszystko, co jest. Jak dają, to bierzmy. Plecak. Bierzemy. Szafka. Bierzemy. To są chyba w sumie rzeczy moje, z tego co widzę, w tych szafkach chowane. No, powiedzmy. Dobrze, więc tak. Co ja mam na sobie? Nie mam nic. Więc tutaj miałem kardio wzmacniacz, jak dobrze pamiętam. Na głowie miałem diadem Saresha. Tu miałem... Naprawdę miałem wzmacniacz siły. Tutaj najwyraźniej, no to by wychodziło. Weźmy sobie tę tarczę arkaniańską i... Na ramieniki Brejika niech będą. Tam miałem ten pancerz bojowy, jak się nie miałem pancerz Dawika na sobie później. Tutaj miałem miecze świetne, ale to nie jest ten miecz świetny, który chciałbym. Mój miecz świetny jest tutaj podwójny. I pasek miałem bodajże neurostymulant. Chyba, jak się nie mylę. Naprawdę nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. No to co, moi drodzy, jesteśmy wyposażeni i lecimy stąd. Znaczy, nie lecimy jeszcze, bo jeszcze trzeba wyelewować nasze postaci pozostałe tutaj. Tak, co masz, koleżanko? No, u ciebie była spostrzegawczość i leczenie ran jakby rozwijane, więc no niech będzie. Masz jeden dodatkowy, a co tutaj masz do wyboru? U ciebie grać ciosów rozwijaliśmy, więc kontynuujmy to. Niech będzie. Moce natomiast. Co masz z mocy? Weź sobie pole zastoju, bo nikt na razie nie może go używać z nas trzech. Więc na pewno ci się przyda. Jakbyś nie mógł... A, będzie mogła jeszcze moce rozwijać, więc spoko. Zręczność. Plus 5 do zręczności będzie miał modyfikator. Spoko. 20 punktów. Leczenie ran, spostrzegawczość. Tak samo będę w to szedł, bo nie ma sensu chyba w nic innego, już ją tak rozwinąłem. Zniszczenie robota. Albo pchnięcie mocą. No chyba to zniszczenie robota wezmę. Dobrze, akceptuj i to jest na razie tyle, jeśli o nią chodzi. Natomiast jest jeszcze Karf, który ma, o Jezus, ile on ma poziomów do rozdania. Dobra, co ty masz? Leczenie ran, cudownie. Useful as fuck po prostu. I co masz atrybutu? Masz walkę dwoma brońmi, ale to mnie nie obchodzi. Ja bym chciał bardziej, żebyś ty strzelał tutaj lepiej, panie kolego. Tylko, że właśnie, nie masz za bardzo czego. Broń ręczna. To jest level up. To jest broń jednoręczna. On ma teoretycznie już wszystko rozwinięte z takich ważniejszych rzeczy. Chyba. Każdy ma jeszcze zrzuty obronne, no właśnie, to możemy mu rozwinąć w sumie. Bo tak naprawdę prócz tego to tak średnio.
To jest broń ręczna, ale to jest... To są ataki na broń ręczną, tak? Jak dobrze rozumiem. No właśnie, to jest broń ręczna, mi to akurat nie obchodzi. Czemu ja mu w sumie w dual winding poszedłem? Do końca rozumiem to, ten perk tutaj. Czy on powinien pójść dla mnie? Znaczy w ogóle też tak zastanawiam się, czy ja na przykład go nie powinienem dawać na lipka też, bo jak patrzę lub bronią, lub dwoma rodzajami broni, albo bronią o dwóch ostrzach. Więc tak troszkę fail. Zastanawiam się, czy to też działa na właśnie pistolety, ale wydaje mi się, że nie powinno teoretycznie, tak? Więc ja mu będę jeszcze w ruch w te obronne rzeczy, więc no, tylko tyle mi na razie przychodzi do głowy. Jak będzie to leczenie rano, bo nie mam nic lepszego do dania mu. Ja mogę mu rozumieć, no w sumie dalej to... nie, to jest bezfazja, to mnie akurat nie interesuje. Natomiast tutaj mogę ci dać dalej te ruchy obronne, czy tam rzuty obronne, przepraszam. To ty potrzebujesz, żeby mieć lepszą celność. Wysoka celność. To on ma blaster, no to w zręczność, tak? Jakby na to nie spojrzeć. Umiejętności. Leczenie. Nie, chwilka, bo to jeszcze jeden punkt został, to co? Zabezpieczenia. A też potrzebujesz tam dwóch punktów. Okej, no to zostaniemy ten jeden punkt. Zostaniemy na następny poziom najwyżej. To jest co? Charyzma, tak? Przeżygawczość, leczenie ran, okej. A tutaj co jest? A tu masz cybernetyczne wszczepy, to może ci się przydać. Akurat mam tych wszczepów dosyć dużo. Mało kto z tego korzysta, niestety. Głównie lipek, z tego co pamiętam. Nie chcę spostrzegawczość iść. Zabezpieczenia sobie pójdźmy. Tymi pozostałymi punktami. Okej, okay, atuty. A, bo ty jeszcze masz jeden punkt? Ale nieważne, nie mam pytań. Okej, okay, bierzemy to. Akceptuj. I dalej podnosimy poziomy. Wybaczcie, to tyle trwa, ale no niestety mam tyle poziomów do podniesienia na karfie, jak widać. Okej, okay, tak, ten jeden punkt nie zostanie. Atuty. I te wszczepy najwyższego poziomu wrzucimy. Dalej podnosimy poziomy, umiejętności, dalej leczenie ran, zabezpieczenia na wyższy poziom. Też niech będą, bo to tam dwa punkty kosztuje. No i co ci mogę dać teraz, panie kolego? No mogę ci dać ten dual wielding. Wydaje mi się, że on będzie też działał na broń strzelecką, ale nie jestem pewien. Znaczy, wydaje mi się, ale mówię, mam też wątpliwość co do tego. Umiejętności, dalej leczenie ran, pyk, tak, nadal nam zostanie ten jeden punkt. Atuty. No i właśnie, co ci mogę teraz dać? To jest dobre pytanie. Naprawdę zabezpieczenia programowania, to mogę ci teoretycznie, panie kolego, wrzucić. To są te ataki na broń dystansową, ale mnie już bardziej nie interesują. Wydaje mi się, że jedna postać wystarczy, że ma jeden atak. W mojej opinii przynajmniej. Wytrzymałość, no to mogę ci w sumie wrzucić, panie kolego. Żebyś miał więcej HP-ków. No i tyle. I jest, moi drodzy, po wszystkim. Dosyć długo mi to zajęło, no ale taka nie inna okazja nam się trafiła. Jeszcze jedna rzecz, to są rzeczy, które tutaj można dać Karfowi, tak? On ma maksymalną plus 5 chyba będzie mógł mieć maksymalny bonus do zręczności, więc taki chciałbym mu zapewnić. To jest plus 3, to jest plus 1 zaledwie, to nam w ogóle nie daje, więc dostanie tą echiańską zbroję. Czy ona rzeczywiście mu daje? Nie, on ma plus 4, czyli plus 4 jest u niego maksymalnie, tak, z bonusu do zręczności. No to mu daje plus tylko 5 punktów pancerza, więc mech. Zostajemy przy tym, co mamy. Mogę mu dodać szczep dodatkowy. Szczep, pakiet szczepionek, trucizna, ograniczenia woli, trafienia krytyczne. Kardiopakiet, zręczność albo parę refleksu. Dam mu te niewrażliwe trafienia krytyczne na razie. Co on ma na głowie? Pochłania dźwięku. Wrażenia od dźwięku. Umiejętności dodatkowe. To są gogle Davika, tak? O właśnie, i to jest coś, co ja mu mogę dać, bo on ma tutaj do blasterów. Ten blaster ma ile? 2 do 7 energetyczne. Ja mam 4, 9, 3, 10, jak widzicie. Mam sporo tych pistoletów drobnych, tak? Dla niego. 3, 6, 3, 10. No, na pewno to mu damy. Ten drugi broń, tę drugą broń 2, 7, to jest jego blaster. To mam 4, 9 na przykład. No i co? Jeszcze mamy tutaj ten stymulant. Reflex plus 2. Reflex plus 3 mamy na przykład.
I to mu chyba właśnie damy. Dobra, moi drodzy, tak więc w ten sposób wygląda nasza postać. Znaczy, wyglądają nasze postaci. Troszeczkę już im tutaj porozdawałem rzeczy. Właśnie, może jeszcze Bastili będę mógł coś dać. Pozwólcie, że zaryzykuję to. Sprawdzę, ona tutaj nie może tych szczepów na razie nosić. Obrona plus 2, plus 8 zręczność, więc dajmy jej szatę mistrza. Pozostałe tarcze i pozostałe takie jak ma. Miecze niech ma. I co to jest z tym od adrenaliny? I to jest jeden, co mogę jej dać, bo nie mam nic sensownego innego na razie już. A rękawica, rękawice eredyjańskie wzmocnione siły, to też mogę jej dać. A karw co tutaj ma w sumie? Materiały wybuchowe plus 2 właśnie. Dam mu chociaż tę siłę. Te materiały wybuchowe mu nie są w ogóle potrzebne. Dobra, moi drodzy, udało się, troszeczkę nam to zajęło, ale jak widzicie już jesteśmy, już jest luz z tym. Tutaj właśnie wyszliśmy z naszych klatek. I co, no i w takim razie, moi drodzy, biegniemy w stronę windy, takie mam wrażenie, bo nigdzie indziej chyba nie możemy. Tam jest obsługa robotów, no ale tam nic nie zrobimy, tylko możemy iść właśnie do tej windy, o której wam przed chwilą wspomniałem. Bastila tylko może, żeby niech nam rzuci, bo ona chyba ma przyspieszenie, jak się nie mylę. Dokładnie, ona ma zryw szybkości. Bo dzięki niej będziemy mogli szybciej się poruszać po prostu po całym kompleksie, więc sami rozumiecie. W tych szczątkach, o proszę bardzo, jeszcze coś znaleźliśmy nawet. Teraz jak pójdziemy cały czas prosto, chyba wyjdziemy, jak się nie mylę, właśnie w miejscu, które jest wobec, znaczy dla nas pożądane. Czyli przy windzie. A co potem? No zobaczymy tak naprawdę. This is Candorus. We're at the Ebon Hawk. Like we figured it's under heavy guard. But don't worry, we'll figure out a plan to take. To paskudnie wygląda, by się zatrzymał efekt w tym momencie, nie? Jak biegliśmy. O Jezus. Yes. Dobra, czy mogę teraz się przełączyć? Yes. Nie, ten efekt nie mija, o Jezus. Najgorzej, zobaczcie, zbugował się efekt tego biegania, nie? Dobra, winda uruchomiona, wybierz miejsce docelowe, blok więzienny. No to jesteśmy w bloku więziennym. Więc idziemy na mostek, ponieważ najpierw na mostek musimy jeszcze pójść. A właśnie, wam zcięło grę, właśnie teraz dopiero zauważyłem. Aha, i się jeszcze przełączyło, w tym momencie jak... No co za chamstwo. Bo tam, dobra, Candorus powiedział, że jest pilnie strzeżony jastrząb, ale dadzą sobie jakoś z tym radę. Tylko tyle w sumie on powiedział, tak ogółem. Więc wybaczcie, że tyle nie widzieliście, no ale no to jest właśnie to, o czym mówiłem, tak? To jest ta masakra, która się tutaj dzieje w tej grze. To jest po prostu tragedia. A, już wiem dlaczego się zbugowało, bo u niej zeszło to z tym zrywem. O, i już się odblokowało, widzicie, trzeba było na nowo po prostu dać ten zryw szybkości, żeby zaczął działać. Wow, a i fajnie te rzeczy wokół rąk latają. Nie wiem, co to jest, to pewnie coś z mocy. Tam jest robot obsługowy, to on zakładnie nie interesuje. Jest tam dodawe drzwi. I co jest? Robot wojenny. O, proszę bardzo. Coś niesamowitego, roboty. Nasi ulubieni przeciwnicy. Którzy są cholernie głośni, jak zwykle. Carve tutaj troszeczkę oberwał, możemy go podleczyć teoretycznie. To jest robot bojowy, z którym się nie chcemy widzieć, go zostawiamy raczej. Nie ma co się bawić. Te żołnierze z Situ jeden po drugim będą padali. Myślę. Tylko, że niestety Bastila nie ma za dobrych umiejętności walki, jeśli o to chodzi. Ale powinna sobie tak poradzić w miarę. Mam nadzieję. Najgorzej mnie boli to, że Carf kiepsko stoi z HP. Widzę, że on naprawdę obrywa porządnie od przeciwników swoich. Pole zostoi na nich użyjmy w sumie. I proszę bardzo, rzeczywiście zadziałało to jak pole, tak? Rzeczywiście zadziałało na tam kilku przeciwników naraz, nawet na czterech aż. Wow, naprawdę coś pięknego, muszę przyznać. I zobaczcie też, jak tych Sithów siekamy, tak? No jednego po drugim praktycznie. No to jest coś pięknego. Ta walka to jest absolutne złoto, uwielbiam to. To jest kapitan Sithów, ale to nadal nie jest ten, którego szukamy. To nie jest ten sam pan, który do nas przyszedł wcześniej. No, oczywiście nie używamy, bo nie widzę sensu pola zostoju już na jednego przeciwnika, tak? Bo za dużo mocy na to zużylibyśmy. Nie jest to po prostu tego warte. Możemy się natomiast uzdrawiać, jak to już kart wstanie. Raz. No ona w sumie uzdrawia. 30. To kart musi mieć naprawdę sporo HP, to jego obrona po prostu zsie. No to by wychodziło. Zobaczcie, za bezpośrednie, ale taka jest prawda. Koniec cyfrona, to zaraz go przeczytamy oczywiście również. Rat odłamkowy, jeszcze szafka. Fajnie, że to jest szafka. Ja myślę, że to jest skrzynia, no ale jak kto woli, niech nazwie to szafką. Nie jest moja sprawa. Dobrze, i zobaczmy ten cyfronotes, żeby też dopełnić jakby wszystkich formalności. Cyfronotesy powinny być tutaj. To jest Kalonorda.
Okej, okay, wydaje mi się, że to jest ten wpis. Założyliśmy stanowisko naprawcze przy śluzie magazynu, bo pożycie mostka wymaga naprawy. Weź ze zbrojowni skafandry, jak najszybciej wyślij tam techników. Okej. Okay. To tyle. Jak mi się wydaje, że to jest ten sam co Chronotest, mam nadzieję, że to nie jest inny. Robot wielofunkcyjny. Raczej z robotami się nie będziemy bawili, żadne takie programowanie, przeprogramowanie i tak dalej, bo nie widzę sensu. Zauważcie, że też dosyć jest to jednak lokacja spora, tak, wbrew pozorom. Więc może być tutaj dosyć ciekawie. Wróćmy tutaj do uzdrowienia jednak. Na tej koleżance naszej. Tutaj jak pójdę dalej do przodu, tam nic już nas nie czeka, więc... Jedyne co to zaatakować tego strażnika Sithów. Nawet ich jest tutaj dwóch, proszę bardzo. Ale zastoju może na nich zużyjmy. Jedno. I potem będziemy tłukli dalej. Lepiej niech się tutaj bije też z nimi. Karp jak będzie chciał to... Karp jak będzie chciał to sam się tutaj rzucić do nich. No ale z Karpem to będzie problem, ponieważ jego HP jak widzicie no... bardzo szybko spada. W sumie nawet nie z naszej winy, bo po prostu on jest słaby najwyraźniej. Teraz tak, tutaj są standardowe drzwi. To są znowu lekarstwa. Bardzo, mroczny mistrz Jedi. Miło. Ona ich użyje przede wszystkim pola zastoju. Zanim cokolwiek zacznie robić dalej. Okej, nie zdziałało. Próbujmy jeszcze raz. Dlatego na tego jednego nie zdziałało, to jest spoko. Znowu nie zdziałało, cholerka. Oj, lepki tam widzę, że się nie zaczął bawić, bo aż tutaj odrzucił przeciwnika. Pchnięciem mocy. Gdzie stał z tym trzecim w ogóle Jedi? Zniknął w ogóle całkowicie, okej. Spoko. Panie koleżanko, Bastido, proszę... O właśnie. Pięknie, zastój wszedł. Gdzie pole zastoju weszło. I udało się. Pokonaliśmy ich. Hurra, jej. Znaczy, no, wiecie. A, tak, oczywiście. Dosłownie chwilę przed końcem walki mam ścięło znowu. Ja przepraszam, tak jak mówię. To nie jest moja wina do końca. Co ja mogę zrobić? Niewiele niestety w tym kontekście, no. Mogę tylko patrzeć za jakiś czas, czy się nie ścięła grano jasny gwint znowu. Co jest nie tak z tym dziadostwem? Przepraszam, ja strasznie rantuję na to, ale sure. No, to jest irytujące. Lipki zdobył level upa. Zresztą przedostatniego mamy już poziom 18. Perswazji już nie potrzebujemy, jak dobrze wiemy. Powiedział nam zresztą to do Kurhan wielokrotnie. Lipki nie idź w perswazji, bo nie ma sensu. Więc co możemy tutaj rozwinąć u Lipka? O, to jest pytanie, mamy tylko dwa poziomy jeszcze. No to co, zniszczenie robota, najbardziej sensowne, a potem myślę, że gir mocy może? Nie, tak standardowo no wszystkie te postacie rozwijam, tak, bo nie widzę innego sensu. Najgorsze jest to, że atrybutów niestety nie dostajemy już teraz. No ale to nie ma większego znaczenia. Jest robot do rozbiórki kolejny. Magazyn na mostku, o proszę bardzo. Spróbujmy otworzyć. Jak nie prośbą, to groźbą. Jak nam nie pozwolą tak, to zrobimy to po swojemu, tak? No cóż, bywa. Nie wszędzie da się dostać normalnie. A to już jest na mostek, cholerka. A to miał być magazyn na mostku, halo. Daleko, ja chcę się wrócić. Ja chcę wracać na pokład, bo tam jeszcze nie wszystko zbadałem, a ja chcę zbadać wszystko. Wiecie, jaki jestem, eksplorator. Chociaż pewnie jakbym miał ograniczony czas, gdzie Malak, no świetnie, jeśli się zablokowałem Lipkim. Jakby mi Malak miał zaraz tutaj przyjść, no to pewnie bym się troszkę spieszył, ale dobrze wiemy, że raczej tak to nie powinno działać. Tutaj piękna mina błyskowa, szkoda, że nie zadziałała. No mamy kolejne wejście na mostek. Jest kolejny strażnik Sithów. No ja z tym wiem, dlaczego nie mogę użyć tego zastoju cały czas, nie wiem. Znaczy no nie wiem dlatego, że jeszcze nie czytałem waszych komentarzy sprzed X odcinków, dlatego, że no nadal jestem na etapie, gdzie jeszcze nagrywam na zapas, więc ciężko mi cokolwiek takiego zobaczyć. Dobrze, użyjemy pola zastoju znowu. Troszkę, że ona akurat poszła atakować najpierw, zanim użyła pola. Użyjmy go, a nawet nie muszę dwa razy używać, to jest spoko. No to ona sobie zaraz tutaj poradzi. Ten dostał granatem tym krio coś tam. Nie chcę go nazwać kriogenicznym, bo to nie jest kriogenika, ale wiecie o co chodzi. Tym zamrażającym pseudo, ale nie tym, który powoduje zastój. Czy zastój też złe słowo. Wiecie o co mi chodzi w każdym razie. Dobrze. Ale w tym może się była w troszkę takie strzelanie lepsze. O, znowu dostał ten samym granatem. Jak chcą, to niech tam walą do niego, pfy. Wiecie, Karp może robić nam tutaj z takiego mięsa armatnie troszeczkę. Dobra, nie to brzmi z perspektywy tego, że
on ma blastery i będzie robił za mięso armatnie, ale nieważne. Takie gry słowne, głupie, lipkie. Dobrze, więcej zestawów, naprawdę więcej zestawów surowic, pierdoły. Ogółem więcej pierdół, jeszcze więcej pierdół, więcej szafek. No i spoko. W sumie już wszystko, co byśmy chcieli. Tylko tak, może jeszcze wyleczmy troszkę Karfa. Niech jednak trochę tego HP dostanie. Żeby to nie było. Lipki jest zły i okropny i nikogo nie leczy. A ja chcę na pewno, tak jak mówię, rozejrzeć się po całym kompleksie tutaj. Zanim gdziekolwiek dalej wyruszymy. Kolejne standardowe drzwi prowadzące tutaj zaraz do pokoju za tym, który był tutaj. Kolejne standardowe drzwi i to jest zbrojownia. A do zbrojowni warto się dostać. Tylko że znowu niestety musimy to zrobić brute force'em, dlatego że gra i nam inaczej nie pozwoli. No, gro, dawaj. Rypek. O właśnie, dziękuję bardzo. Więcej pułapek. Walić to. Jak widzicie, te pułapki na dużo nie robią, więc ja sobie mogę zebrać po prostu granaty tutaj stąd. Widzę, że dostaliśmy dźwiękowe i wstrząsowe. One akurat są takie sobie, ale jeszcze mamy trzeci punkt, którego możemy się dostać. I tutaj mamy termodetonatory. One są dosyć mocne, muszę przyznać, przynajmniej na tyle, na ile nam się zdarzyło walczyć. Wymagana lekka zbroja bitewna. Okej. Widzę, że granat jakby przygotowuje na wszelki wypadek, jakbyśmy nie mieli. To mamy tutaj różnego rodzaju rzeczy. Dura stalowa zbroja, też ciekawa. Tutaj są szafki na broń, zobaczmy co w szafkach na broń. Okej, karabinki szybkostrzelne, pierdoły, czyli naprawdę granat, jakby nam naprawdę brakło broni czy coś, byśmy się nie przygotowali odpowiednio, no to wiecie. Co z tym skafandrem w ogóle mogę zrobić? Nie wiem, ekwipunek zabezpieczeniowy, próbniki, kto by się spodziewał. A co z tym skafandrem? Otrzymałem przedmiot, chyba skafander właśnie. Nie wiem po co do końca, ale pewnie się przekonamy, jeśli będzie trzeba. Wyważmy to na razie. Zakładam, że właśnie nie będę mógł w ten sposób wyjść, więc trzeba będzie po prostu powoli właśnie wyważyć sobie na spokojnie drzwi. I stąd, moi drodzy, przejdziemy do dolnej części pokładu, którą częściowo już znam. Wiecie co, ja sobie Bastion mimo wszystko rzucę. Znaczy najpierw się uzdrowię Lipkiem i siebie i Karfa. Ja widziałem 46 obrażeń, nie, czyli, znaczy 46 leczenia chciałem powiedzieć, nie obrażeń. Nie, 36 na szczęście tylko. Tylko, no przestraszyłbym się, jakbym robił po 46 leczenia. Dobrze, tutaj nic więcej nie ma. Jak prezentuje się natomiast ta część mapy? Patrzcie, w ogóle pod nami coś jeszcze jest, nie? Mnie się wydaje, że to pod nami to jest po prostu część mapy, którą już widzieliśmy, na przykład poprzednio. I po prostu ona jest połączona cały czas. I jakby jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, jesteśmy zaraz obok, jakby przeteleportowani, żeby nam nie wczytywało całej mapy na nowo. Natomiast po prostu jest tak zrobione, żeby mapa nas ograniczała, żeby ta mapa, na której to piętro, na którym jesteśmy, żeby nas ograniczało w ten sposób, a zaraz pod nim jakby teoretycznie jest tamto piętro poprzednie. Więc tak naprawdę doczytuje nam się za każdym razem, jak wchodzimy do tej lokacji, ogółem, łącznie, to wczytuje nam się cała mapa. Natomiast to jest obciążające, ale pozwala uniknąć później na przykład ładowania się po 1000 razy tej samej rzeczy. Dobrze mi poszło. Uzdrowienie. Już nie ma żadnego poison. Widzę, że Bastila jednak spowolniła teraz, pomimo tego, że ta nie powinna. A nie, po prostu znowu zbugował ten efekt. Nie podoba mi się, nie lubię tego, jak to się buguje. Słuchajcie, trzeba dać jej zryw szybkości. I w tym momencie, jak widzicie, wraca wszystko do normy. No, te bugi są troszeczkę irytujące, muszę przyznać. Szczególnie teraz na tym etapie gry już. Im dalej w grze, tym gorzej dla mnie, jeśli chodzi o te bugi. Dobrze, ale... Ale teraz już tak jak mówiłem, lecimy do miejsca, w które powinniśmy byli lecieć. Czy te lekarstwa ogarnąłem? Wydaje mi się, że to były miejsca... Nie, patrzcie, bo to jest inne w ogóle piętro. Ja chciałem powiedzieć, że przecież ja już tutaj byłem, Juani. Nie, no to jest inne piętro w ogóle i też inne są, jak widzicie, te pojemniki rozdysponowane, bo tutaj mamy dwa cylindryczne. Tam był tylko sprzęt chyba pacjentów, czy coś takiego, dobytek pacjentów to było nazwane. Mniejsza. Wchodzimy, moi drodzy, na mostek. Troszeczkę od strony magazynu. I moi drodzy, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce przy kolejnym odcinku ze Star Wars Knights of the Old Republic. Ja tutaj tylko dozbieram pozostałe rzeczy i w kolejnym odcinku wybierzemy się już na mostek, wybierzemy się, żeby walczyć z tym Karatem, tak? Z tym dawnym dowódcą Karfa. A co to w ogóle jeszcze jest? Wewnętrzne drzwi śluzy jest, tak, wnętrze drzwi śluzy. Brawo, Lipki. Dobry polski. Więc co?
W tym miejscu żegnamy. Do zobaczenia, moi drodzy. Do następnego i na razie.